długo jeszcze mamy tu siedzieć? Dopiero zaczynamy, więc może byś tak wyluzował, dobra? Pozwól mi pracować. O'Brien, to musi być to. Sierżancie, może zrobimy dodatkowy postój w drodze powrotnej. Chciałbym sprawdzić kilka próbek. Ej, doktorze, ile jeszcze do końca robić? Nie jestem doktorem, przecież mówiłem ci już. Przepraszam. To ile tu zostaniemy? Ile będzie trzeba, naprawdę. Ile będzie trzeba. Chyba coś widziałem, kiedy się zbliżaliśmy. Sprawdzę to. Tak? To pewnie nic takiego. Może świeża padlina. Dobra, do poruczniku. Proszę samemu się nie stać padliną. Tylko zwierzęta mogą stać się padliną, kapral. Nie ludzie. Sprawdziliście teren, prawda? Tak, jest czysty. Porucznik O'Brien. Notatka terenowa 2006. Zbliżając się do miejsca lądowania, zauważyłem duży rój owadów. Najprawdopodobniej Tabanus atratus, albo mchówek. Na polanie z dala od naszego wyznaczonego celu. Z tej odległości nie byłem w stanie stwierdzić, co przyciągnęło owady, ale sądząc po rozmiarach roju, zapewne jest to świeża padlina. To powinno być gdzieś tutaj. Cholera, gdzie to jest? Tutaj. Podejrzenia co do Tabanus atratus potwierdziły się. Jest tu całe mnóstwo much końskich. Cieszę się, że mam na sobie kombinezon. Padlina jest w większości nienaruszona. Wygląda mi to na Odocoileus hemionus, czyli mulaka czarnoogonowego. Nie żeby ktokolwiek miał jak to sprawdzić. Prążkowanie na większych grupach mięśni wskazuje na zakażenie szczepem Hooligan HB. Pobiorę próbkę, żeby to potwierdzić. Popatrz na to z innej strony, biedny sukinsyno, przynajmniej nie rozszarpały cię świrusy. Gdybyś przeżył jeszcze trochę, mógłbyś zostać jednym z nich, a to by było coś. Czego chcesz? Nie zbliżaj się. Chcę tylko pogadać. Protokół Niro 2 łamane przez 7 jasno stanowi, że podczas przeprowadzenia operacji w strefie kwarantanny, jeśli napotkam jakiś cywilizacyjny włóczek... Cywili, to nie mogę nawiązywać kontaktu. Serio? A mi to brzmi, jakbyś już nawiązał kontakt. Tak, w sumie rację. Wciąż żyjesz? Tak, żyję. Jak? Jak przeżyłeś, O'Brien? Ja chyba nie rozumiem. Okej, byłeś tam, tamtej nocy, farewell. Następny gość. Protokół Niro, dwa łamane przez 7. Zginęły. Wszyscy zginęli. Zostali zerżnięci. Porozrywani na cholerne kawałeczki. Dobra, posłuchaj mnie uważnie. Możemy to zrobić po dobroci albo nie. W pierwszym przypadku po prostu pogadamy. Powiesz mi, co chcę wiedzieć, a ja ci pozwolę dalej grzebać się w gównie świrusów, czy co ty tam do jasnej cholery robisz. W drugim przypadku zerwę z ciebie ten kombinezon i zobaczymy, co twoi kumple będą mieli do powiedzenia na temat wdychania tego skażonego powietrza. To jak będzie, O'Brien? Tak. Dobrze. Dobrze. Pamiętasz, jak przyleciałeś na dach starego browaru? Podałem ci wtedy ranną kobietę. Tak. Pamiętam, to była rana od noża. Ktoś ją nieźle pociął. Byłem w obozie uchodźców, do którego podobno ją zabraliście. Ale zostały same trupy. Dlatego pytam cię, jak udało ci się przeżyć? Nie było nas tam. Przekierowano nas na południe, do innego obozu. Jak powiedziałeś, obóz w Belknap został zaatakowany, więc posłali nas na południe, do obozu przy Silver Lake. Czy ktoś to przeżył? Znaczy się teraz? Nie wiem, bo przeniesiono mnie do jednostki badawczej. Czy ona przeżyła? Czekaj, mogę się dowiedzieć, mogę sprawdzić. Masz nasz sprzęt. Czyli tak nas...
Ja nie mogę niczego obiecać. Ale sprawdzę. No to pójdziemy razem. Idziemy. Nie możesz. Proszę, nie możesz. Hej, nie rozumiesz, oni cię kurwa zastrzelą. Wcześniej ja zastrzelę ciebie. Dobra, słuchaj, jeśli chcesz mnie zabić, dawaj, jasne? Zrobiłem, co mogłem. Ta kobieta, twoja żona? Podałem jej tlen, podałem kroplówkę. Utrzymałem przy życiu. Narobiłem sobie kłopotów, miała sepsę, mogła nie przeżyć. Zawiozłem ją do szpitala wojskowego. Uratowałem jej kurwa życie! O'Brien, raport. Muszę już iść. Proszę, a ty stąd spadaj, rozumiesz? Nie znasz tych ludzi. O'Brien. Nie masz pojęcia, do czego są zdolni. Jeśli się nie odezwiesz, to cię znajdę, niezależnie od tego, ile to zajmie. A wtedy zrobię coś o wiele gorszego niż uszkodzenie anteny. Bardzo mi przykro z powodu żony. Ale nie tylko ty straciłeś kogoś tamtej nocy. Jesteś tam? Buzman, kojarzysz? Kilka dni temu pytałem cię, czy pamiętasz tego dupka z Niro, O'Briana. Pamiętam, tylko to wszystko jest zamazane. Tak, tak, dobra. Kimnij się trochę, Buzman. Później ci wszystko opowiem. Kiedy się stąd zabierzemy, Dick? Niedługo, Buzer. Już niedługo. Słuchaj, jak tylko łapa ci się zagoi, zabieramy się stąd w pizdu. Spoko, Dick. Dobra. O'Brien. Jesteś tam? O'Brien. Chodź ty, sukinsynu. Lepiej odezwij się do mnie, słyszysz, O'Brien? Wiem, że używasz tego kanału, to cholery. Dobra, lepiej mi odpowiedz, albo zobaczysz. Znajdę cię. Zrozumiano? A, jasna cholera, no już! O'Brien, odpowiedz! Dick, jesteś tam? Namierzyłeś ten helikopter? To ten sam gość, którego widzieliśmy na dachu tamtej nocy? Tak, to był on. A pamiętał nas? Sarę? Co się stało? Nie wiem. Przekierowano ich na południe. Tak, pamiętał ją, ale nie ma pojęcia, co się z nią stało. Nie myśl... Nie spodziewasz się chyba, że ona wciąż żyje. Co? Nie. Znaczy... Nie, słuchaj. Nie jestem głupi, Buzer. Po prostu chcę wiedzieć, rozumiesz? Co się z nią stało? Gdzie umarła? Ale... Hej. Może wreszcie... Sam nie wiem. Odnajdziesz spokój. Nie potrzebuję znajdować spokoju. Jezu, Buzer. To muszę spadać, okej? Okay? Bez odbioru. Mać, ona nie żyje! Nie żyje! Thank you.
Co to za dźwięk? Coś się ruszyło. Coś jest nie tak. Hej, całkiem długo siedziałeś w syfie. Hej, no... Jestem zmęczony. Będziesz siedzieć całą noc? No, może. Sam nie wiem. Hej, Boozman. Przyniosłem świeże mięso. Powinno nam wystarczyć na jakiś czas. Hej, Dick, dzięki, stary, ale... No, nie jestem specjalnie głodny. Później to zasolę. Paliwo.
Właśnie tak. Zrobione. Zawsze. Kolejny mikrorejestrator. Co wam się stało, chłopaki? Co, lecieliście za nisko nad obozem Kołpa? Dostaliście parę razy z jego trzydziestych? Co z nim? Bo wyznaczyli naszej ekipie odbiór dostawy z Dead Coyote. O kurde, serio? Jak ja to przeoczyłem? Nie jest na naszej trasie. Nie wiem, stary, ja bym spytał dowództwo. Tak jest papier. Cholera, to nie jest część mojej trasy. No co ty, mojej też. Nieważne. Cały czas gdzieś was przerzucają. Ja muszę zaliczać ściśle określone przystanki. Prowadzę wrażliwe czasowo badania. Muszę sprawdzać pułapki. Hej, im to powiedz. Nie ja ustalam harmonogram i nie ja wprowadzam zmiany. Ale dobrze. Ja owszem. Dzięki za czek. Spoko, żaden problem. Przynajmniej już nie musisz się martwić o harmonogram dyżurów, nie? Injektor. Niro zawsze ma to, co najlepsze. Au! Już czuję się silniejszy. Ktoś jest tu więziony. Muszę pomóc. Proszę!
Hej, hej! Będzie dobrze. Nie dasz sobie tutaj rady, ale wiem, gdzie możesz znaleźć obóz. Hej, co ty... Peaceful Lake. Mark Copeland. Tam jest bezpiecznie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Niebiosa cię wysłały. Modliłam się tak gorąco. Dziękuję. Powiedz, że to był St. John. Deacon. Oni mnie znają. Nie zatrzymuj się i uważaj na siebie. Wezmę wszystko. Ach, kurwa. Co tu się odjebało? No, może warto się trochę rozejrzeć.